Spodziewałeś się, że kiedy dostawałeś powołanie, że w dwóch meczach dostaniesz 180 minut, czy jechałeś na zgrupowanie bardziej w roli takiego ucznia, który ma czerpać od powiedzmy Kamila Glika i tych bardziej doświadczonych reprezentantów? Na pewno jadąc tutaj na zgrupowanie myślałem o tym, aby dobrze prezentować się na treningach. Tak naprawdę nie nastawiałem się na to, że dostanę jakąkolwiek szansę. Natomiast szybko gdzieś tam dostałem informację, że prawdopodobnie będę już musiał wystąpić w pierwszym meczu, ponieważ Michał Pazdan jest kontuzjowany, a trener przewidział grę trójką z stoperów, gdzie tak naprawdę na lewej stronie mógł zagrać tylko ja i Michał, także na treningach też potwierdziłem fajną dyspozycję. Później przełożyło się to na dyspozycję meczową. Myślę, że trener się nie zawiódł. A w szatni i na zgrupowaniu nie stresowałeś się trochę przy takich gwiazdach jak Kuba Błaszczykowski, Kamil Glik czy Wojtek Szczęsny? Zdecydowanie. Na początku było ciężko. Nie chciałem też za bardzo jakby poczuwać się w tej szatni. Byłem, powiedzmy, dość zamknięty, rozmawiałem raczej z młodszymi kolegami, starałem się unikać jakichś tam niekomfortowych sytuacji, chodziłem po prostu jak należy, nie spóźniałem się i tak dalej, także trzeba było się wkupić, powiedzmy, do drużyny dobrym zachowaniem na początku, natomiast myślę, że już tą fazę przeszedłem, poznałem się zarówno z młodymi, jak i starszymi kolegami, przebiegło to dość sprawnie i jestem zadowolony. A chrzest jakiś przechodziłeś w kadrze? Nie było chrztu. Myślę, że taki chrzest dla mnie to były te dwa spotkania. Być może kiedyś w przyszłości koledzy wrócą do tego momentu, że tak naprawdę takiego chrztu oficjalnego nie przeszedłem. Nie wiem tego. Wybierasz się jutro na mecz reprezentacji młodzieżowej z Danią? Nie, jestem potrzebny w klubie, także wracam do Lubina, gdzie przygotowuję się do kolejnego spotkania ligowego.